Witajcie drodzy z Kościoła Jezusowego w Zielonej Górze. Mamy 29 dzień października, sobota. Słowo Boże, które wyznaczone jest na dziś, czytamy ze Starego Testamentu, z Księgi proroka Izajasza, z 49 rozdziału. Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio. I wy, góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. A w Nowym Testamencie, w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale jest napisane: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. Bóg, który pociesza we wszelkim utrapieniu, pisze apostoł Paweł. A któż z nas nie ma żadnych utrapień? Wszyscy je mamy. A czasem te ciężary, które nosimy, są zbyt wielkie, żeby je udźwignąć. Nieustannie przeżywamy też różnego rodzaju kryzysy emocjonalne, ekonomiczne, egzystencjalne, światopoglądowe. Ten kryzys dotyczy również naszej wiary. Dodatkowo przeżywamy różnego rodzaju doświadczenia, cierpienia, choroby. A troski o nasz byt, o nasze bezpieczeństwo, o naszych bliskich, o dzień jutrzejszy potrafią zdominować całe nasze życie. Wielokrotnie mamy już dość, jesteśmy zmęczeni, poddajemy się i nie chcemy dalej iść. I wtedy człowiek zadaje sobie pytanie, gdzie szukać pomocy? Gdzie w tym wszystkim jest miłosierny Bóg, nasz Ojciec? Do kogo się zwrócić? Zastanawiamy się, czy Bóg nas nie dostrzega, czemu milczy? Albo zadajemy sobie pytanie, dlaczego mnie to spotyka? Czym sobie na to zasłużyłem? Te i podobne pytania zadaje sobie człowiek, gdy dochodzi do kresu, do ścian. Kiedy czuje taką obezwładniającą bezsilność wobec utrapień tego świata. I niekoniecznie musi to dotyczyć nas samych, naszego życia dosłownie. Bo te same uczucia pojawiają się w odniesieniu do naszych bliskich, do naszych bliźnich. Kiedy cierpimy, płacząc razem z tymi, którzy cierpią. Niezależnie więc, czy utrapienia spotykają i dotykają nas bezpośrednio, czy też stają się naszym udziałem pośrednio. Jest to często moment zwątpienia. I tak też było w przypadku świętego Pawła. Nie bez podstaw piszą do Koryntian o Bogu wszelkiej pociechy, o pokrzepieniu, którego doznajemy od Boga. O tym, że Bóg przychodzi z pomocą w każdym utrapieniu, w każdym ucisku, którego doznajemy. Apostoł Paweł sam bowiem doświadczył niejednego utrapienia i o tym pisze w swoim liście. Paweł przyznaje się po prostu do momentu słabości, do tego, że został obciążony ponad miarę i ponad siły. Tak, iż zwątpił. I tu dochodzimy, drodzy, do sedna tego dzisiejszego fragmentu. Choć może wydawać się to dziwne, to czasem człowiek musi najpierw zwątpić w siebie, w swojej siły, po to, by móc całkowicie zaufać, całkowicie powierzyć się Bogu, by złożyć swoje życie i swój los w Jego ręce, by przyjąć pokrzepienie, jakie Ojciec Miłosierdzia ofiarowuje nam w swoim Synu i w Jego krzyżu. Czasem człowiek musi upaść, sięgnąć dna, by móc się od Niego odbić i nabrać siły. Niejednokrotnie przez ból, przez łzy, przez cierpienie, przez doświadczenie kształtuje się całe nasze życie. Paradoksalnie wzmacnia się też niejednokrotnie wówczas nasza wiara. A przecież właśnie o wiarę tu chodzi. Bo to ona jest tą zbawienną łaską, dzięki której człowiek nie polega już na sobie samym i na swoich uczynkach, ale polega na tym, który wzbudza umarłych, który wyrywa z wszelkiego niebezpieczeństwa, wlewając w serca otuchę i nadzieję. Przez wiarę polega
człowiek na Ojcu miłosierdzia i Bogu wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. Święty Paweł jednak wcale na tym nie kończy swojego wywodu, ale przypomina nam, że zostaliśmy też powołani do tego, by nieść to pokrzepienie drugiemu człowiekowi. To jest nasze zadanie, nasza misja, nasza służba miłosierdzia, którą mamy spełniać wobec świata. Bóg chce, żebyśmy pokrzepiali wszystkich tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu. Bo przecież kto sam doznaje jakiegoś cierpienia, jakiegoś doświadczenia, zdolny jest pocieszać tych, którzy znajdują się w takiej samej sytuacji, są w takim samym położeniu. Tak jak i kto sam doznaje Bożego pokrzepienia w uciskach, może je dawać nieść innym. I o tym mówi apostoł, gdy pisze: Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Te słowa kojarzą mi się z instrukcją bezpieczeństwa na pokładzie samolotu. W razie jakiejś awaryjnej sytuacji, gdy wypadną maseczki tlenowe, chodzi o to, żebyśmy najpierw założyli je sobie, a potem dopiero dzieciom i innym współpasażerom. Żeby nieść pomoc innym, najpierw muszę sam być bezpieczny. Żeby nieść dobrą nowinę, Ewangelię o Zbawicielu Światu, najpierw sam muszę przyjąć ją i uwierzyć. By wskazywać na Boga, który daje pokrzepienie w cierpieniu i ucisku, najpierw sam muszę zaufać i to pokrzepienie odnaleźć w Bożym Słowie. Jeśli więc wątpisz w siebie, to szansa, by zaufać Bogu wszelkiej pociechy. Jeśli czujesz się obciążony ponad siły, Chrystus mówi: pójdź do mnie, a ja ci dam ukojenie. Jeśli cierpisz, spójrz na krzyż, na którym cierpiał Boży Syn, aby przez swoje ciało i krew dać nam odpuszczenie grzechów i nas odkupić. A potem idź w świat, dziel się wiarą, wlewaj nadzieję i miłość w ludzkie serca i nieś pokrzepienie bliźnim we wszelkich utrapieniach. Śpiewajcie radośnie, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad nami, nad biedakami. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.